Będziemy to robić w wóz Princetona. Odpychaj się. Dobrze, jedzie. Ciuf, ciuf. Facet przychodzi sam siebie. Wiesz, jak wygląda człowieku? Tak wygląda prezes. Energetyk, biały dres i bluza motokotów. Dobra, jestem już przebrany, już nie prezes, tylko prawilny motokot. W dzisiejszym odcineczku gościnnie jest motokot Płotek One. Siema, witamy. Siema. Ja chcę powiedzieć, żeby łapkę zostawić. Panowie i panie, łapeczka jest ważna. Dajcie łapkę, łapunię, łapsztyla, żeby było fajnie i subika, żeby być na bieżąco. Subunia. Subulunia. Subibubibiksa. Sebiksa. Także dzisiaj spróbujemy odpalić Polneta, nie wiem czy się uda, może coś innego. Każdy za gówniaka oglądał Flintstona. A twoja antena? Stoi świetnie, a twoja? Bardzo, bardzo śmieszne. Nawet jak mówi się auto, że jest zgnite taki, że Flintston, to nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, żeby tam realnie była dziura. Zawsze leży jakiś dywanik czy coś. Dzisiaj będzie inaczej. Zaczynamy. Bo jeszcze jest info, że trwa drop na motokoty.pl, więc tam warto wbić, żeby sobie pobrać czepeczki, okularki i kominy i takie tam różne. Jeszcze jakieś bluzy pewnie są, więc wbijajcie i sprawdzajcie. Dokładnie. Dobra, czy teraz mogę już to powiedzieć? No. Zaczynamy. A właśnie. A kółko mi było, ty. To ogólnie długa przeprawa nas czeka. Bez kitu, ty. Sprawdźmy, nie czy odpali. Nie. Ej, sprawdzimy, czy odpali. A po co tak dłubie i dłubie? Pal to patakę. Od strzała, patrz. Stacyjka zrozumiała. Kurna! Nie rusza się! Pacie! I po co tam oto stoi tutaj ty? Poszło? Patrz teraz! Powiem tak, wypchajmy go i na pych. Szaron poroczny czy stoi? Czołg. Czołg, gościu. To tam 1.9 CDI. On jakby kręcił, ale nie było słychać, żeby burczał, wiesz? Regularnie serwisowany samochód, nie? I o, jak widać. Ostatnia szansa dla Polneza. Ona jest nawet zrdzewiała, ty. Nie ma iskry. Szkoda, że wodna. Trzeba go naprawić. Ostatnia podróż na koła. Weź, zrób to. Koniec Poltka. No, ciekawy to był sprzęt i miał potencjał, ale jest też inny sprzęt, który ma potencjał. Mianowicie? Nie ten. Co ty gadasz? Mhm. Mówisz? Mhm. Szkoda mi tej płośki, taka fajna tutaj notyfikacja zaistniała. Ale to jeszcze nie widział, to warto sprawdzić. Panowie panie, no bo kurno. Ej, ale taka konstrukcja to nam akurat wyszła, co? Patrz kurna, patrz. No dobra, to co? Jedziemy? Odpalajcie to! Dawaj, palimy to gówno najpierw. A pewnie na pycha trzeba będzie ciągnąć. No na pewno. Siłowniczki, dobre. Panuje go! Co to za fura jest jedyna? Król! Król! Samochody wszystkie robią ciekawe rzeczy. Ale po prostu facet przychodzi sam siebie. Ta fura wywołuje takie emocje, nawet przy odpalaniu. A on coś z biegami ma przecież. No, no. No coś tam miał. Bo z dwój, bo gościu jedynka nie wchodzi. Ogniem walnął, chłopie! Ogniem? Ogniem strzelił. Ciuchcia ruszyła. Zaczynamy rozbieranie tego padła i będziemy kurde robić wóz Princetona. Bardzo się tym cieszę ogólnie. No bo kurde jeszcze bez podłogi to nie jeździłem. Kolejny wóz z bajki. Już jest fajnie. Już zaczyna się robić konkretnie. Tada! I w lato jest pięknie i przewiewnie, chłopy. Pytasz się o coś? Tak, pytaj.
Ty, to dałem pożarcie jeszcze, co? Co z nim? Bo burczy w brzuszku dla jego. Sygnał piepałeś, co tam? No chłopie, w brzuchu burczy, weź coś przyjąć do żarcia. A, kebab. Okej. Dobra, nara. No, nara, dzięki. Czekaj, patrz. Są rzeczy, które są nam totalnie niepotrzebne. Widzisz? Po co one mają szorować? Kurde, ale to lekko się łamie, te gówno. Bardzo dobrze, masz. Oglądałeś kiedyś Flintstonów? No. No to właśnie. Żeby wam nikt nie powciągał z drogi. Na szczęście ja o tym nie myślałem, ale niestety mi to przypomnieli. A czemu ty tak ofurujesz? Co za fura? Toż to starego ten. Tak? Ojca? A jaki to w ogóle silnik jest? 2.7 Mercedesa. 2.7? No. Kawa motoru! To taki duży silnik? Pokaż. No to samo co 2.2, tylko jeden cylinder więcej. No tato, i bogaty ty. To ma hakasy na ten. Bezpieczenie. Ile w ulicy? Pół, fazie. Nie, z pół tysiąca. Co ty gadasz? To zaraz sprawdzimy, czy i tak nie, za droga. Co mówisz, ale ten stół serio płaci? Coś takiego. Diesel fuel only. Okay. Zaraz zobaczymy, ile wyjdzie. No to koty wejdź. Ty, to w sumie 5 stów to nie jest dużo, ale kurde, zaraz zobaczymy te fniaki. A czy no on na pewno mniej popłaci niż ja? No ja pewnie będę miał z tysiaka, będę miał. Wow. A sprawdzałeś na mówi? Nie. No właśnie. Jaki to marka? Jeb. Jeb Grand Cherokee. Grand Cherokee. Benzyna sama? Diesel. Diesel? Z Ameryki diesel? Nie widziałeś? Co, myślałeś, że panewa wywalona? 2.7 over. O, to full opcja. Tak. Ubezpieczenie, zaraz startuję wszystkie, tak, akceptuję, przejść dalej, zaraz, czekaj. Stan licznika ile tam? 310. O. Gdzie tam będzie parkowany? Teren posesji, indywidualny garaż. Dobra, cicho, chwila prawdy. No, jesteś gotów? I teraz patrz na to, patrz. 4 pustówki. Normalnie. Minus 150. Minus 150. Minus 150. Ile? 300. O kurczę. Ojciec człowieku w szoku. No i kurczę, tak się przypłaca właśnie, no. Jak się nie wchodzi na mówi i nie sprawdza. Pierwotnie staruszek dużo nie zapłacił, ale jednak 200 każdego roku to się robi suma, nie? Także słuchajcie, sprawdźcie na swoje auto ubezpieczenie. Mówi ukośnik motokoty, albo na swoich rodziców jak w tym wypadku, bo może właśnie przypłacają. A minus 150 zł od każdego ubezpieczenia to jest także spoko hajs, także wbijajcie i sprawdzajcie. Fotelik i szybkę. A szybka co, już? Szybka? Już. Ta fura jest już przewiewna. Powoli nabiera kształtów i teraz tak. Trzeba kierę przenieść, no bo teraz już nie da się tam kierować. Bo my tutaj jeszcze musimy jedną kwestię wyjaśnić. Chodzi o to, że nie ma tych słupków, nie? Ale no. To jest coupé, no. W coupé okay. Są tylko, wiesz, jeden i drugi słupek, okay. Nie? Także tutaj utniemy tylko te przednie, te środkowe zostawimy, ale będzie taki ładny daszek i oczywiście, no co? Trzeba wyciąć podłogę też. Tak jest. Ale gówno! Ale ten przód w ogóle jest mistrzowski, chłop! Tutaj kierę tniemy, nie? W tym miejscu. I ją przyspawujemy tutaj. Człowieku, będzie taka luźna cała. Zawalisty pomysł, chłopie! To jest ukłon w tą stronę, że my zawsze tą kierę regulujemy. Ba! I tak będziesz miał regulację jeszcze. A ja tutaj w międzyczasie podpisuję karteczki, bo do każdego zamówienia na naszym sklepie jest właśnie taki podpisik. Także wbijajcie. Marynarze! Jak się szanty jakieś śpiewa, ty? Pakowaczka! Chodź na chwilę. Jak to mówisz? Pakerun. 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 Pamiętaj. W jednym zamówieniu będzie jedyna w swoim rodzaju kartka, jedyna na świecie. Taka. Bardzo lubię Passata. I ten, kto dostanie, niech oznaczy nas na Instagramie naszym, na Instagramie Motokoty i dostanie gratisa. Pamiętaj o tym. Czemu ten deszcz musi nam krzyżować plany? Nie robimy amfibii jeszcze, tylko Flintstona. Kurwa! Kręci się? Idealnie. Zero, nie wchodzi jutsa tutaj. Trzeba przyszlifować i nabić. Bardzo, dobrze, bardzo, fajnie. O, nie wystarczy. O, idzie. To wyliście będzie tylko kierować. Gazu full, ale wiadomo, że bez gazu spawa się najlepiej. Essa. Źle spawa? No nie. No właśnie. Najlepszy sposób na prostowanie dachu, pamiętajmy. Masz, z tym jest taka fajna sprawa, że jak się tam znudzisz, to po prostu dajesz rynkowi, masz. Dokładnie, i można. Albo jak ci się zmęczy trzymać ręce w górze, to możesz sobie opuścić i no, tego. No tniemy podłogę, kurde, tylko że słuchajcie, bo tutaj nie możemy wyciąć pod nogami centralnie. Musimy opierać się ślęgami. To jak o się, to, jak się zapomnisz, plus kurde. To, to człowiek masakra, ty. W tym nogi się wyrwie. No w sumie tak. W rolsie się płaci za takie miękkie dwajniki, tu patrz. No, człowieku, bo to jest opcja. Oni po prostu w opcji zdejmują wierzchnią warstwę. I masz od razu full. To tu jest, ty? Bomba jakaś.
Moduł komfortu pewnie. Patrz, w wodzie. No ale co to jest? Czyli co, bez tego nie odpali? Tak. Komfortu, czyli pewnie będzie ci się jechać niekomfortowo. Gdzie podpiąć i jak przestał odpalać? Czy po twojej stronie też był styropian? Nie. Tym Passatem można paczkę spakować, człowieku. Na dachu karton, na podłodze styropian. Ja pierdzielę, ale zasmaliłeś gówno. Po co to gówno w ogóle się znalazło? Za długo Volkswagena? Nie, ale to jest chyba stąd właśnie. Ej, ale przy komórze będzie ciekawie, co? Jeszcze teraz deszcz padł? Bez kitu. Jest Flintstone, proszę państwa, odbywaj się. Dobrze, jedzie. Ale ma buta, ty! Ale ma buta! Dawaj! Żebyś, kurde, koniec, kurde. Wieku. Patrz, jak wygląda podłużnica od środka. Patrzcie, uczcie się. Tego nie widać na żadnym kanale motoryzacyjnym w Polsce. U nas tak. Widać na pewno. Tylko u nas. Tylko u nas podłużnica. Gdzie indziej nie ma. No dobra, no to co, jemy dalej. Kurna, ty. Jaki to zabezpieczony jest, patrz, w wosku. Słuchaj, patrz. Słuchaj, to jest jakość, a nie jakość. Nie chcesz się ciąć? Nie. To jest kurna skała chyba jakaś, ty, serio. No pa, jak dubałem i kurde nic. Jak to idzie? Ooo! Jakoś chciała blacha, ale serio ta blacha jest gruba. Rafał, jako to jest gówno jakieś, ty. Bitle. Na szczęście wystarczy, żeby się odpychać. Dobra, dawajcie jeszcze tutaj u kierowcy. Zaraz zobaczymy, jak popierdziela razem z samochodzikiem swoim. Pali karcia, biskitu! Będziemy pali karcia! Patrz, jedzie! A jak on jedzie, jak się nie odpycha nogami, ty? No bo z górki. Rozepnął się i z górki teraz. Mimo szczerych chęci, no nie wyjdzie nam więcej wyciąć, bo te podłużnice są kurne z tytanu. Akurat w kwestii Flintstona nie ma co liczyć na Passata. To plus kiera to jest taki Flintstone podlaski. A więc teraz zobaczcie efekt finalny. Wyjeżdżasz? Bieżności nie ma. Patrz, kiera. Patrz, kiera. Ty krzywo trochę, ty krzywo. Co wyjdzie, ty? Flinto. Będzie. Jedziemy! Jadę! No człowieku, aparat zaklapany, kamerka też. Ale to jest kurde padaka z tym sprzętem, ty. Ty, ale musimy testować, czy da się odepchnąć. Wsteczny w tej furze, by najlepiej działał. Jedziemy! Kurde, właśnie gówno jedziemy, ty. Pognał co? O, kurna, brało się normalnie. Ja tym kierować, kurna, masz! Kiera wypada! O, łapa działa, chłopie! Co on krzyczał? Że kiera mu odpada. Kija widać, ty. No kurde, jak tak zakopcone? Chłopie, a co ma być widać? Komicznie wygląda jako raz tak, to kiedy trzeba raz tak? Kurna! Jedną ręką nie ma szans! Normalnie, chłopie. Jedną ręką za kot, tylko cyk, cyk i lecisz, no. Nie no, żartuję. Czemu nie odwija? Legenda jest. O tak! Pierwsza kura, nie tu wieku! Patrz, kiera. Podłoga nie jest z tyłu wycięta, a człowieku aż podnosi się dywanik, jak w dziurę wpada. Ale patrz, się zawieszka jaka, nic nie odbija, nie? Zawias złoty jest. Ja pierdzielę, ale kopci. Tutaj karniacza mi. No czekaj, zaraz ci dam. Jeszcze raz i zaraz popsujesz. Chodzi mu o to, że on jeszcze raz się przyjedzie, a później ja już popsuję, wiesz. Nie jest lekko z tą kierą, nie jest lekko, ale się da. Ja pierdzielę. Ale chyba się nie odbija, co? Jakby nie może kurwo przebić, co? Dzień dobry,
Witam serdecznie, ja na Beli, jak za dawnych dobrych lat. Co to jest? Tak wiele. Gładko wjechał, tak delikatnie, człowieku. No widziałem, człowieku, dosłownie smyrnął ją i się wsunął. Patrzcie, na przykład jesteście na przeglądzie, nie? I tu odniek dosta coś się dość, mówi, progi słabe, nie, progi słabe, tu tak, no nie wiem, średnio chyba, nie bardzo, chyba, że coś tam, wszystko w porządku jest. Proszę jechać, można zrzucać z podnośnika. To taki podlaski kanał, nie? Wszystko git, jak najbardziej wszystko jest w porządku. Podbij ty przegląd. Okej, okay, jadę. Chłop, jak miękko. O, gdzie się podział Passat? Ty, nie widzę go. A, nie, TB. O kurna, teraz mi się wlewało, ty. O. Oj. Ty, no faktycznie ma tak jakby troszeczkę takie opory co do wkręcania się. Trzeba zapytać, czy... Ma lekkie, ma. Pa. Widzisz to? Dokładnie wygląda. Trawka skoszona, bele piękne. Jeden Passacik. Dawaj jeszcze raz! On wygląda jak 7 nieszczęścia. A jeździ jak 7 cudów. No właśnie słabo jeździ. Na niego dobrze jest? Dobrze. Idealnie? No. Rajdowo. No tak. Tak? Tak. Czycham? Tylko chip z dotku. Ciuchcia! Ciuchciu! Nie ma turbo, turbo nie ma. No właśnie tak siedzi, nie wiem o co chodzi ty. Ma coś w sobie z trackera. To już ten Passat nie ma sensu jak on tak. No nie, nie jeździ. Temu to już ostatni motyl jest. Jeśli macie jakiegoś takiego Passacika, jedziecie wtedy i następcę tego obecnego zapraszamy. Z Podlasia oczywiście. Chętnie przyjmiemy. No on ogólnie się zagrzał w kij. Chyba, że to kurna jest powodem, no. Co to jest, odmat? Co to jest? Nie wiem. Problema tolka w twojej galawie. Co to jest? Na taka nutka. Podaj się na pif. Wyszedł się to na twój telefon. Irdu. Teraz akurat zroszony, ładny. Fajnie tym się jeździ. O tak kiera? I tak o skręcasz. Właśnie nie widzieliśmy. Nie, o tak? Tak, tak. Tylko tak o. No. Zauważyłem coś. Pokaż. Ten silnik, o tak opa. Bez kitu! O tak opa. Ej, bez kitu. Tak bez kitu! I te bez biegi kitu. Nie wchodzą. Anuje go! Rzep na muchy. Pa, przerwane. I turbo niby coś tamtego, ale jednak nie tamtego. Nie ma co tu się modlić. W normalnym aucie. Nie, nie ma sygnałów w ogóle, patrz. Patrz na to. O co chodzi w ogóle tutaj, ty? Jak? Jak? Nie no, a nie no, skoło to... Kurde. Zapraszam was na przejażdżkę. Okej. Okay. Dziękujemy. Jest jedynka! Co ty gadasz? No, pał! Ogień, pa! Sam się zgasił. To nie był najszybszy przejazd w naszej karierze, ale kurde, chyba takich emocji to jeszcze nie było. Ale dygałeś. Tutaj dym wali, ogień, woda do środka, człowieku, wieje, błoto. Ja pierdzielę, człowieku, kierownica ta kolata. O kurde, chłopie. Aparat cały mokry. Dobry sprzęcik. Pa, wyśmignie, będzie jeździł dalej. Jeśli znajdziemy jeszcze jakiś 1.9 Passata oczywiście, bo ta bora to jakiś strucel, kurde. W sensie, no ta misa jakby wkurze mnie. No. Bo sam w sobie samochód jest okej. Okay. A tutaj, człowieku, podwyższasz go i, człowieku, latasz po tych dziurach, że, człowieku, nie wnika ten Passat. No i ubezpieczenie pewnie jest dość tanie, no bo to, kurde, jednak popularny sprzęcik. A jeśli chcecie sprawdzić na swoje auto ubezpieczenie, to wbijajcie do Mubi, link w opisie. Tak samo jak zresztą do naszego Instagrama i sklepu. Żegnamy się z wami. Pamiętajcie, subik, żeby być na bieżąco, komentarz, jeśli wam się podobało, łapka także, jeśli wam się podobała i tyle. Pozdro, ziomy. Klęk, klęk. Dojechał tutaj, no. Jakby już nie chciał w ogóle, nie reagował na gaz. Zgas i nagle tylko tego. Dym poleciał i koniec. No to, po prostu. Elo.